Otwieram 30. sesję Rady Gminy Kruszyna. Na podstawie obecności, listy obecności stwierdzam, że obecnych jest 15 radnych i sesja jest sesją prawomocną. Witam przybyłych na naszą sesję, to jest panią wójt Jadwigę Zawadzką, panią sekretarz gminy Małgorzatę Wierzbicką, panią skarbnik Ewelinę Kokot, pana Janusza Rechę, radca prawnego. Witam państwa obsługujących naszą sesję i witam was, państwa radnych i mieszkańców, którzy nas oglądają. I w punkcie drugim mamy przyjęcie porządku dziennego obrad sesji. Wszyscy państwo porządek otrzymali, czy kto? Halo, słyszę czy nie słyszę? Jeżeli chodzi o porządek obrad, ja mam tutaj dwie propozycje. Proponuję, aby znieść z porządku obrad projekt uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w gminie Kruszyna. Z uwagi na to, że ceny paliwa znacząco zostały zmniejszone w okolicznych stacjach paliw, więc uchwała ta staje się niezasadną. I drugi punkt taki pani mam. Pani wójt, przepraszam, a mogłaby pani od początku powtórzyć, bo ja nie słyszałem, radni słyszeli, że pani chce wnieść uwagi do porządku. Prosiłbym od początku. Proponuję, aby znieść z porządku obrad projekt uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w gminie Kruszyna. Z uwagi na to, że ceny paliwa w okolicznych stacjach paliw są znacząco niższe niż były poprzednio, więc projekt uchwały jest w tym miejscu niezasadny. I druga propozycja to wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sama deklaracja tak naprawdę nie ulega zmianie. Ulega zmianie tylko klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych i ona podlega zmianie, żeby dostosować do obecnych wymogów. Dziękuję. Dziękuję. To z tego, co pani wójt przedstawiła, to wynika, że zdjęlibyśmy punkt 11. Zmiany i myślę sobie, że za punktem 16 wprowadzilibyśmy 18, punkt 17, tą uchwałę w sprawie określenia wzoru, a punkt 17, gdzie była tam dyskusja, przesunęlibyśmy i zrobilibyśmy z tego punkt 18. I teraz w takim porządku to ja przystępuję do głosowania. Pierwsze głosowanie, które ogłaszam, to będzie głosowanie zdejmujące punkt 11, gdzie jest wprowadzenie zmiany do uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w gminie. I teraz kto z państwa jest za przyjęciem zdjęcia tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosujemy. Dziękuję. Obecnych jest 15 radnych. 15 radnych głosowało za zdjęciem z porządku obrad tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została zdjęta. Następne głosowanie to będzie dotyczyło przyjęcia uchwały do porządku obrad w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekam jeszcze na Piotra Rybaka. Ale u mnie nic nie wyskoczyło, właśnie nie mogę zagłosować.
Jeszcze raz zobaczę. Nie mam w ogóle tej tabelki do głosowania. No właśnie. Nic nie wyskoczyło mi, nie mogę zagłosować. Okej. Piotr, kliknij sobie z lewej strony, masz głosowanie i powinno ci się pojawić. Z lewej strony na pasku. Mm-hmm. O, jest. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. 15 radnych obecnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem, za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad. Przechodzę do głosowania teraz za przyjęciem całego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Znowu 15 radnych obecnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Następny punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Wszyscy Państwo protokół z poprzedniej sesji otrzymali. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzę do głosowania. Kto z poprzedniej sesji, kto jest przeciw? Proszę powołać mikrofony, bo robi się sprzężenie. Głosowało 15 radnych. 15 radnych jest za przyjęciem porządku. Stwierdzam, że porządek został podjęty. Protokół. I w punkcie czwartym mamy sprawozdanie z działalności pani wójt. Proszę pani wójt. Wysoka Rado, ponieważ nasza ostatnia sesja była stosunkowo niedawno, więc tych informacji zbyt dużo, nowych informacji zbyt dużo nie mam. Ale tak, w ostatnim czasie zostały zamontowane dwa czujniki powietrza, którym te czujniki będą badały jakość powietrza w naszej gminie. Jeden czujnik jest zamontowany na budynku Urzędu Gminy tutaj w Kruszynie. Drugi czujnik jest zamontowany przy Szkole Podstawowej w Widzowie. Zakup tychże czujników został w całości sfinansowany ze środków pozyskanych na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, czyli z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach działalności tego punktu konsultacyjnego jeszcze poinformuję, że udzielono w ostatnim okresie 10 konsultacji mieszkańcom naszej gminy, złożono 4 wnioski o dofinansowanie oraz rozliczono 6 wniosków o dotację. W dniu 3 grudnia zostały odebrane prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntu rolnych w obrębie wsi Widzówek, to jest ulica Leśna. Zmodernizowano ulicę na długości 450 metrów. Ostateczna wartość prac wyniosła 162 790 7 zł i 95 groszy. Przypomnę, że 67 tysięcy otrzymaliśmy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel. W dniu 10 grudnia firma Hydromex Plus zgłosiła do odbioru zadanie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teklinów drugi etap i w dniu jutrzejszym taki odbiór nastąpi. W dniu 21 grudnia został też podpisane zlecenie na aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadanie termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie celem przygotowania się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. I to wszystkie najważniejsze rzeczy, z którymi chciałam się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę zadać pytanie?
Panie przewodniczący. Przewodniczący coś mówi, ale ja bynajmniej nie słyszę. Panie przewodniczący, ja chciałem pytanie zadać. Do tej sprawy, co pani wójt tutaj powiedział. Pan przewodniczący ma znowu mikrofon wyłączony i dlatego go nie słyszymy, ale nie wiem, dlaczego on nas nie słyszy. Przepraszam państwa, czy państwo mnie słyszycie? Tak, no słyszymy, tylko ja mam pytanie do pani wójt. Panie Henryku. Mogę? Pana, żeby pan pytania zadawał w punkcie 18, gdzie jest dyskusja, wolne wnioski oraz odpowiedzi i zapytania. Panie przewodniczący, proszę trzymać się teraz do tego sprawozdania pani wójt. Tak. Więc pani wójt, ja bym jeszcze chciał, żeby takie urządzenie było w Bogusławicach, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, bo strasznie jest, wie pani. O to mnie tylko chodzi. Dziękuję. Dziękuję. W punkcie 5 mamy zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok. Wszyscy państwo plan pracy Rady Gminy Kruszyna omawiali na komisjach. Myślę, że pytań nie ma, więc przechodzę do czytania uchwały. Pytań nie słyszę. Uchwała numer 30 łamane przez 213 łamane przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok. I na podstawie prawnej o samorządzie gminy Rada Gminy Kruszyna uchwala. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tego planu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych obecnych, 15 radnych głosowało za podjęciem. Stwierdzam, że plan został podjęty. W punkcie 7 mamy, 6 mamy zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok. Oczywiście również Rada była zapoznana z planem pracy i Komisji Rewizyjnej. Są pytania? Nie ma. Przechodzę do czytania. Uchwała numer 30 łamane przez 214 łamane przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok. Na podstawie prawnej Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, który stanowi załącznik do niniejszej. Nie słychać przewodniczącego. Panie przewodniczący, coś się zacięło. Czy państwo mnie słyszycie? Teraz? Tak, Józef, teraz nie słyszymy. Zacięło się na planie pracy. Brakuje mi parę osób, które jeszcze nie głosowały.
Aha, to już głosujemy, bo ciebie nie było słychać i w sumie już Przepraszam, mnie nie było słychać, bo u mnie się coś dzieje z komputerem. Tak. Zostaje wybijany z sieci. Nie było mnie słychać. No więc ja uchwałę przeczytałem. Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej. I przechodzę teraz do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Tam jest otwarte i tak zimno. A gdzie to mam głos? No zamykaj, bo tak ciągnie zimno. Pani radna Milena, czy pani jest obecna? Dziękuję za głosowanie. Zapisujemy głosowanie. Obecnych 15 radnych, 13 radnych głosowało za. Jeden wstrzymał się, jeden nie głosował. Stwierdzam, że plan został podjęty w komisji rewizyjnej. Panie przewodniczący. Tak. Ja wcześniej głosowałem te wstrzymanie, chodzi mi. Nie chodzi mi o kto, tylko czy ja tam, bo ja tu wcześniej głosowałem za. Okej, okay, dziękuję. Jestem za, czy, bo tu widzę, tak, że jeden... Jest pan za. No bo ja się pan zaciął tam, nie wiem dlaczego ten komputer tak pana dzisiaj płynie biuro. Nie wiem, ja też sam nie wiem dlaczego on mnie tak traktuje dzisiaj niepoważnie. I w punkcie 7 mamy zatwierdzenie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kruszana 2022 rok. Rozumiem, że Państwo mnie dalej słyszycie, tak? Tak jest. To wszyscy Państwo znowu otrzymaliście plan pracy Komisji Stałych i na początku zatwierdzimy plan pracy Komisji Socjalnej. Nie słyszę pytań, przechodzę do czytania. Uchwała numer 30 łamane przez 2015-2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalnej Rady Gminy na 2020 rok. Na podstawie prawnej statutu Gminy Kruszyna Rada Gminy Kruszyna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Socjalnej Rady Gminy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego komisji do dokonania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy. Paragraf trzeci. Rada Gminy może zlecić komisji dokonanie w planie pracy stosownych zmian. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tego planu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 15 radnych jest obecnych, 15 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W tym punkcie mamy jeszcze plan pracy Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury. Państwo również byli zapoznani na komisjach z planem tej komisji. Są pytania? Nie słyszę. Przechodzę do czytania uchwały. Uchwała numer 30 łamana przez 216 łamana przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury Rady Gminy na 2022 rok. I na podstawie prawnej Rada Gminy w Kruszynie uchwala. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury Rady Gminy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
No nie słychać, nie słychać. Mikrofon, panie przewodniczący, wyłączony jest. Jestem już z powrotem. Gdzie... O, jesteś, jesteś. Gdzie mieście, żeście mnie nie słyszeli? W tym miejscu. Już żeśmy zagłosowali ten punkt. W głosowaniu. Praktycznie całą końcówkę, żeśmy cię nie słyszeli, także... Ale jedna osoba mówi, bo inaczej to nie będziemy... Że praktycznie prawie całą uchwałę przeczytałeś, końcówki nie słyszeliśmy. Aha, teraz chyba też słyszysz nas? Chyba nie. Nie słyszę. Słyszycie mnie? Słyszymy, tak. Okej. Okay. Halo, jestem. Głosowało 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie... W punkcie 8 mamy uchwałę na temat ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów. Zacznę od uchwały... Uchwały diet dla radnych. Wszyscy Państwo uchwałę omawiali na posiedzeniu komisji. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzę do czytania uchwały. Państwo mnie słyszycie? Halo? Tak, tak, słyszymy. Słyszymy, słyszymy. Uchwała numer 30 łamana przez 217 łamane przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diet Rady Gminy Kruszyna i na podstawie prawnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Radnemu paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Radnemu Gminy Kruszyna przysługuje miesięczna dieta. Punkt drugi. Wysokość miesięcznej diety radnego gminy Kruszyna w zależności od pełnionej przez niego funkcji wynosi. Punkt pierwszy. Przewodniczący rady gminy 1400 zł. Nie, przewodniczący rady gminy 1100 zł. Przewodniczący komisji stałych rady gminy 950 zł. Pozostali radni słownie 900 zł. Punkt trzeci. W wypadku, gdy radny pełni więcej niż jedną funkcję, przysługuje mu jedna dieta w najwyższej wysokości. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Dieta ulega zmniejszeniu w przypadku. Podpunkt pierwszy. Nieobecności na sesji Rady Gminy odnotowanej w protokole sesji w wysokości 20% należnej diety określonej w paragraf pierwszy, ustęp drugi. Podpunkt drugi. Nieobecności na posiedzeniu Komisji Rady Gminy, której radny jest członkiem, odnotowanej w protokole komisji w wysokości 20% należnej diety określonej w paragrafie pierwszym ustęp drugi. Punkt drugi. Jeżeli sesja Rady Gminy i posiedzenie Komisji Rady Gminy
Czy mnie państwo słyszycie? Tak, słyszymy. A widzicie mnie? Pewnie. To ja jestem teraz od nowa i być może, że już będę do końca. Jest fajnym facetem. Tak, proszę, już jesteśmy na wizji. I tak, państwo słyszeli mnie do momentu. 900 zł zwykły radny szeregowy. I te punkty tam z tym 20 za nieobecność i tam już dalej byliśmy. Proszę, jedno mówię, jedna osoba. Wyznaczam pana przewodniczącego Adama, żeby odpowiadał. Jeżeli chodzi o łącze do Widzowa, my jesteśmy chyba najdalej w gminie, to słyszeliśmy, jak pan przewodniczący czytał te potrącenia za nieobecność. I zacięło się na tym, jak pan zaczął czytać, że jeżeli w jednym dniu mamy komisję i sesję i się zacięło. Dziękuję. Dziękuję. To w takim przypadku przejdę do punktu następnego. To jest punkt trzeci. Podstawą do potrącenia diety na z listy obecności radnych biorących udział w sesji Rady Gminy w posiedzeniu Komisji Rady Gminy. I punkt czwarty. W przypadku rozpoczęcia kadencji Rady Gminy Kruszyna, jej upływu, przystąpienia do wykonywania mandatu radnego lub jego wygaśnięcia w danym miesiącu, dieta naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, w których radny wykonywał mandat. Punkt piąty. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji wiążącej się z podwyższeniem diety oraz odwołaniem radnego z funkcji, dietę za dany miesiąc, w którym nastąpiła ta zmiana, oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania funkcji. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 10, łamana przez 70 2015 roku Rady Gminy Kruszyna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę państwa, obecnych 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14, jeden się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie tym mamy jeszcze podjęcie uchwały w sprawie diet dla państwa sołtysów. Było to omawiane na komisjach. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzę do czytania uchwały. Uchwała nr 30, łamana przez 218 przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów. I na podstawie Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się diety w wysokości 150 zł obejmującą zwrot kosztów podróży i udział w sesji dla sołtysów z terenu gminy Kruszyna. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Panie przewodniczący, nie słyszymy, bynajmniej ja nie słyszę.
Panie Józefie Flowy, mikrofon pan ma wyłączony. Dziękuję, panie Adamie. Słychać mnie? Tak. U mnie się dzieje tak, że co parę minut wyłączam je, ja muszę się dołączyć i mam nadzieję, że znowu mnie nie wyłączy. Ale to się tak dzieje, no niestety. Takie są warunki i musimy... Halo, halo Józefie, nie słyszymy. Przygotowują dla niego drugiego laptopa, bo to jest bez sensu. Coś chyba szwankuje ten jego sprzęt.
Halo, halo, czy jeszcze jesteśmy na łączu, czy już się pochrzaniło całkowicie? Adam, my czekamy. Jesteśmy cały czas. Tak jest, Adamku, ja też poczekam. Okay. Na ram. Czy Państwo mnie słyszycie? Józek, słychać Cię, słychać. Tak. Dziękuję. Jesteś. Myślę, że dobrniemy teraz do końca sesji już. Kończyliśmy na głosowaniu tak. Dla Państwa sołtysów, jeśli chodzi o diety. Tak. Nie głosowała jeszcze Pani Wiesława i Pani Kosela Anna. Proszę nacisnąć głosowanie i zagłosować. Pani domagała Wiesława. Dziękuję. 15 radnych obecnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem diet dla państwa sołtysów. W punkcie następnym mamy ustalenie wysokości wynagrodzenia dla pani wójta gminy Kruszyna. Wszyscy Państwo byli zapoznani z tą uchwałą, czy są pytania? Jeszcze przechodzę do czytania uchwały. Uchwała numer 30 łamana przez 219 łamana przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla wójta gminy Kruszyna i na podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym oraz załącznikiem numer 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Rada Gminy Kruszyna uchwala to następuje. Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto dla wójta gminy Kruszyna pani Jadwigi Zawackiej składające się z następujących składników. Podpunkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł. Podpunkt drugi. Dodatek funkcyjny w wysokości 3150 zł.
Podpunkt trzeci, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 4020 zł. Podpunkt czwarty, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2050 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 2 łamana przez 8 przez 2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy Kruszyna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Obecnych 15 radnych głosowało radnych 15, 14 radnych jest za podjęciem tej uchwały, jeden radny jest przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt następny to jest wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kruszyna. Punkt następny to jest punkt 10. To jest wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie opłaty targowej. Wszyscy Państwo byli zapoznani z tą uchwałą. Czy są pytania? Nie ma, czytam uchwałę. Uchwała nr 30 łamane przez 220 łamane przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10 łamane przez 68 łamane przez 2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej. I na podstawie prawnej Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale 10 łamane przez 68 łamane przez 2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej zmienia się paragraf 3 punkt 2 i nadając mu brzmienie punkt 2 na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pana Przemysława Plennika i pana Mariana Berę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Obecnych 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt następny to jest wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kruszyna na 2021 rok. Wszyscy Państwo z tymi zmianami byli zapoznani. Na komisjach czy są pytania? Nie słyszę. Przechodzę do czytania uchwały. Uchwała nr 30 łamana przez 222 łamane przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2021. I na podstawie prawnej Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Kruszyna zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30 200 326 zł 13 groszy, w tym dochody bieżące to jest 26 154 085 zł 19 groszy. Dochody majątkowe to jest 4 046 240 zł 94 grosze. Punkt drugi. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Kruszyna zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33 080 655 zł 80 groszy. W tym wydatki bieżące to jest 24 384
35,80 zł. Wydatki majątkowe to jest 8,696,620 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. 15 radnych jest za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 13 mamy wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. Wszyscy Państwo również prognozę mieli przedstawioną na posiedzenie komisji. Czy są pytania? Nie słyszę, czytam uchwałę. Uchwała numer 30/223 21 roku Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. I na podstawie prawnej Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Załącznik numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą numer 22/165/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16 grudnia 2020 roku przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 21-24 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kruszyna w załączniku nr 3, paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych 15 radnych, 15 radnych głosowało za podjęciem. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następnie to mamy zatwierdzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Ta uchwała również była przedstawiana na komisjach. Czy są pytania? Nie słyszę, przechodzę do czytania uchwały. Uchwała numer 30/224/2021 roku Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. I na podstawie prawnej Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie następnym mamy uchwalenie budżetu gminy Kruszyna na 2022 rok. I teraz przejdę do przedstawienia opinii Komisji Stałej naszej gminy i proszę pana przewodniczącego o przeczytanie opinii. Tak, już czytam. Dziękuję. Proszę. Działając na podstawie uchwały Rady Gminy nr
29 łamane przez 196 łamane przez 2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przekazuję opinię Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury do projektu budżetu gminy na 2022 rok. Komisja bez uwag przyjmuje projekt uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. Dziękuję. Dziękuję. Następnie mamy przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały. I czytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała numer 4200 łamana przez 7 łamana przez 180 łamana przez 2021 siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Kruszyna projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. I na podstawie prawnej Regionalna Izba Obrachunkowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną z uwagą zawartą w uzasadnieniu opinię o przedłużonym przez wójta gminy Kruszyna projekcie uchwały budżetowej gminy Kruszyna na 2022 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie, żeście wszyscy Państwo mieli na komisjach przedstawione, więc nie będę go czytał i podpisała przewodnicząca siódmego składu orzekającego Sylwia Nowakowska. Następne uzasadnienie jeszcze to mamy opinię Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. I uchwała numer, i czytam, uchwała numer 4200 łamana przez 7 łamana przez 181 2021 siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Kruszyna. I na podstawie prawnej siódmy skład orzekający Katowica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2 508 877 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok gminy Kruszyna. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I również to jest uzasadnienie, które Państwo mieliście przedstawione na komisjach. I podpisała pani przewodnicząca siódmego składu orzekającego Sylwia Nowakowska. I na tym kończą się opinie. Teraz proszę, czy jest dyskusja? Panie przewodniczący, do budżetu? Tak, na 2022 rok. To ja tylko chciałam zapytać panią skarbnik, w którym paragrafie jest omawiany tutaj w projekcie budżetu, jest tutaj, gdzie widnieje ten projekt kanalizacji w miejscowości Lgota Mała, bo mieszkańcy wczoraj do mnie pisali, dzwonili, przeglądając projekt budżetu nie widzą takiej wzmianki. W którym paragrafie, pani skarbnik, gdzie on jest ukryty? Te 40 tysięcy, o których mówiliśmy na komisji. Dziękuję. Dziękuję, proszę pani skarbnik. Ponieważ to zadanie nie jest zadaniem wieloletnim, więc nie znalazło się w wykazie przedsięwzięć, jest zadaniem rocznym, znajduje się w budżecie, w klasyfikacji budżetowej 01044, infrastruktura sanitacyjna wsi. Tam wydatki w stosunku do projektu budżetu zostały zwiększone o 40 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Nie słyszę. Przechodzę do czytania uchwały. Uchwała numer 30, łamana przez 225 2021 roku Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok.
Na podstawie prawnej Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35 232 533 zł, w tym podpunkt pierwszy dochody bieżące 23 735 963 zł. Podpunkt drugi dochody majątkowe 11 496 572 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37 741 412 zł, w tym podpunkt pierwszy wydatki bieżące 22 532 012 zł, podpunkt drugi wydatki majątkowe 15 209 400 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Ustala się deficyt budżetu gminy Kruszyna w wysokości 2 508 877 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z podpunkt pierwszy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych 741 tysiące zł. Podpunkt drugi wolnych środków, o którym mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 767 877 zł. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 301 187 zł, rozchody w wysokości 792 310 zł zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy. Podpunkt pierwszy ogólną wysokości 88 800 zł, podpunkt drugi celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 61 200 zł. Paragraf 6. Ustęp 1. Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego polegających przekazanie do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4. Podpunkt drugi ustalaliśmy dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. Podpunkt trzeci ustala się dochody i wydatki związane z realizacją danych własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6. I czwarty ustala się dochody i wydatki na zadanie realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 7 ustęp 1 ustala się dochody w kwocie 80 tysięcy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 15 tysięcy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 95 tysięcy na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii określonych w innym programie profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 8, ustęp 1. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 9, ustęp 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 10, ustęp 1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 530 000 zł oraz wydatki w wysokości 1 530 000 zł dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 11 ustęp 1 ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie, za gospodarcze korzystanie ze środków oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 3000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 12 ustęp 1 ustala się plan dochodów i wydatków dla środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13. Paragraf 13 ustęp 1 ustala się liczbę zobowiązań z tytułu. Podpunkt 1. Kredyty na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, to jest 2 miliony złotych. Paragraf 14, ustęp 1, upoważnia się wójta do, podpunkt 1, zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w paragrafie 13, ustęp 1, punkt 1, punkt 2, dokonywania wszystkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Podpunkt 3, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z podpunkt A, zmianą kwot lub uzyskania płatności pozyskiwanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniki budżetu. Podpunkt B, zmiana w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. I podpunkt C, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Podpunkt 4, lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Obecnych 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 16 to jest uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. Również z prognozą byli Państwo zapoznani. Do pytań może przyjdziemy później, jeśli są, a teraz przeczytam w tym punkcie uchwałę 7 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Kruszyna projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. Na podstawie prawnej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną z uwagą zawartą w uzasadnieniu opinię o przedłożonym przez wójta gminy Kruszyna projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna na lata 2023. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I podpisała przewodnicząca 7 składu orzekającego pani Sylwia Nowakowska. Czy są pytania? Nie słyszę, przechodzę do czytania uchwały. Uchwała numer 30/2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. I na podstawie prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Kruszyna na lata 2022-33 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Kruszyna obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. I paragraf 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Kruszyna do zaciągnięcia zobowiązań. Punkt 1. Związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 uchwały. Punkt 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, w których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt drugi podpunktu. Przepraszam, punkt drugi. Upoważnia się wójta gminy Kruszyna do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. I punkt trzeci. Upoważnia się wójta gminy Kruszyna do dokonania zmian limitów zobowiązań kwot wydatków
wydatku na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te pogorszą wyniki budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do wykonania zmian środków przeznaczonych do współfinansowania realizacji przedsięwzięć, w których mowa o zadaniu pierwszym, tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z zastrzegających konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie profilaktyki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 22/165/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna z późniejszymi zmianami. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Odczytuję. Obecnych 15 radnych, 14 radnych było za podjęciem uchwały, jeden jest wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I teraz mamy punkt 17. To jest uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tą uchwałę Państwo również mieli. To w uchwale się dużo nie zmienia nic. Jeden punkt tylko. Tą uchwałę, żeście Państwo mieli przedstawianą na... Ta uchwała dzisiaj przyszła do porządku obrad. Czy są pytania do tej uchwały? Nie słyszę. Więc czytam uchwałę. Uchwała nr 30/21 Rady Gminy Kruszyna dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie prawnej Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Deklaracja, o której mowa w paragrafie pierwszym. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kruszyna w terminie. Punkt pierwszy. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Punkt drugi. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danej nieruchomości. Paragraf 3 ust. 1. Deklarację, o której mowa w paragrafie pierwszym, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Kruszyna pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem gminy. Punkt drugi. Deklaracja określona w ustępie pierwszym niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikującym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Punkt trzeci. Dla deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym, składanym za pomocą komunikatu elektronicznego, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w formacie danych XML o brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 15/120/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że obecnych jest 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęcie uchwały, że uchwała została podjęta. Przechodzę do punktu 18. To jest dyskusja, wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzedniej sesjach. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie słyszę. Może ja. No proszę, Pani Gwiesiu. Pani Wiesława, proszę. Ja chciałam się odnieść do tej kanalizacji na ulicy Konnej i na Słonecznej. I jest to bardzo dobre posunięcie, przemyślenie radnych. Radni okazali się roztropnością, kierowali się rozsądkiem. Tak samo się dotyczy do pani wójt, że przez drogi przez starostwo, zarząd starostwa będzie położona ta kanalizacja do końca tej szkolnej ulicy i na Słonecznej. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. I że już projekt jest, jest projektant i projekt jest wykonywany na tę ulicę. Ale chciałam tu jeszcze trochę tak skomentować o tym projekcie, że ten projekt, no to cieszymy się, że te ulice, które mają być przebudowywane, jest tam ten projekt, musi być wykonany w szybkim tempie, ale żeby też pomyśleć i wciągnąć później tą drogę główną i ogrodową, no bo tam też ludzie czekają na tę kanalizację. Nie będę dużo tak komentować, bo przy świętach to nie można, tak, mogę kogoś obrazić, czy jak tam, ale jeszcze prosiłabym panią wójt, żeby pani, jeżeli będzie pisała o wniosek, o te pieniądze, o dotację na kanalizację na ulicę Szkolną i na Słoneczną, żeby też uwzględnić właśnie tę ogrodową i główną, żeby tych pieniążków więcej, żebyśmy dostali z tego ładu, bo teraz jest okazja, bo tak rząd dba o nas, jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, żeby te pieniądze przeznaczyli już na całą naszą miejscowość. No to by było tyle co z tej kanalizacji. Bardzo dziękuję radnym i pani wójt za takie dobre posunięcie. Pani wójt okazała się swoją taką roztropnością, dużą tolerancją, pomysłowością, umie służyć ludziom, wysłuchać ludzi. Taki właśnie powinien być wójt. Dziękuję bardzo i życzę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zabrać głos. Pan Henryk Kowalski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja, jeżeli tu już nie będę mówił o budżecie, bo my wszyscy słyszeli, ale ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Chciałem tutaj wszystkim, bez wyjątku od pani wójt do szeregowego radnego Kowalskiego, życzyć wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, pomyślności i żebyśmy się spotkali po świętach w zdrowiu, żeby nikogo nie brakło, no i żeby w ogóle każdy był zadowolony. Ale jeszcze chciałem tutaj podziękować, tak jak tu pani Domagałowa mówiła, pani wójt za dobre rządzenie. Po prostu no mało mi się to zdarza, żebym kogoś chwalił, ale naprawdę dobrze jest tu gmina na razie, jak na razie dobrze jest rządzona
i te pieniądze, które wpływają od naszego rządu, po prostu są dobrze dzielone, są rozłożone nie w jedno miejsce, nie to, żeby jeden miał, jedna miejscowość miała dużo, ale są rozkładane tak w poszczególnych miejscowościach. Oczywiście wszystkiego nie zrobimy naraz, ale te najważniejsze sprawy, czyli infrastruktura, drogi, kanalizacja i tak dalej. Za pośrednictwem łącz naszych chciałem podziękować pani poseł, pani Burzyńskiej, panu Majowi za załatwienie, no może to jest niedobre słowo, ale za tak duży dochód, jakiśmy tu dostali, około 10 milionów, czy przeszło 10 milionów, w różnych formach oczywiście, na kanalizację, no i na drogi, tu wcześniej było już mówione. I żeby tak dalej współpracować, nieważne czy to jest SLD, czy PSL, czy inne, liczy się człowiek. Jeszcze chciałem tutaj podziękować panu staroście naszemu, Sneli, naprawdę za jego rządów gmina Kruszyna podniosła się, jeżeli chodzi o drogi. Jak sami państwo widzicie, jestem zwolennikiem PiS-u, ale też chwalę dobrych ludzi, mądrych ludzi, roztropnych i którzy dbają nie tylko o swoje cztery litery, ale dbają też o ogół mieszkańców gminy Kruszyna. Naprawdę tu jest duży pokłon, jeszcze raz mówię, do pani poseł, do pana Maja, do pana Sneli, bo tych ludzi trzeba pamiętać, bo oni duży wkład zrobili w rozwój naszej gminy. Nieważne jaki, kto jest koloru, jakie wyznaje opcje polityczne. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim zdrowia, pomyślności. Jeszcze raz dobrego, zdrowych świąt i dobrego nowego roku. Dziękuję panie radny Kowalski. Proszę pani radna Elżbieta Jasek. Ja mam taką prośbę, żeby zgłosić, no nie wiem, czy powie, czy z naszego urzędu, żeby wyszło zapytanie i prośba do miasta Radomska, że mieszkańcy zgłaszają tutaj, którzy dojeżdżają do pracy do Radomska. Na przykład powiat u nas, Pięknie Polskie są odśnieżone, a łącznik między Pienkami a Szczepocicami jest zniszczony. Tam w ogóle nic nie wyjeżdża, półgopę z Piarki. Także tutaj bardzo ogromna prośba, żeby skomunikować się z miastem Radomskiem i dla naszych mieszkańców właśnie, żeby droga dojazdowa do miejsca pracy była bezpieczna. Dziękuję. Dziękuję. To teraz ja zabiorę głos, bo widzę, że głosów z państwa strony już nie. Ja chciałem zabrać. Proszę pan Adam Musiał. Ja jako przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki i Mienia. Chciałbym serdecznie podziękować oczywiście na koniec roku wszystkim radnym, pani wójt, zarządowi naszej gminy za całoroczną współpracę, za to, że mimo może nie najlepszej sytuacji finansowej naszej gminy, ale podejmujemy trudne zadania, nie boimy się, idziemy do przodu. I jeszcze raz chciałem serdecznie wam wszystkim podziękować, życzyć zdrowych, wesołych świąt i oby przyszły rok był jeszcze bardziej może otwarty na jakieś tam większe nasze zadania i abyśmy ciągle szli do przodu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie słyszę. To ja tradycyjnie też chciałbym państwu podziękować za współpracę, za uciążliwą czasami współpracę nas, radnych. No i oczywiście w związku ze zbliżającymi się świętami życzyć państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. I tyle. I zamykam obrady 30. sesji Rady Gminy Kruszyna i życzę państwu przyjemnego popołudnia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy wzajemnie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy wzajemnie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.